Dzień dobry, wciąż jeszcze nie mogę się do końca przyzwyczaić do tego nowego reżimu naszych spotkań live'owych, ale z nimi to tak jest, że cały czas przychodzi kilka tysięcy ludzi i ogląda, z czego się bardzo cieszę. Drugie kilkadziesiąt tysięcy narzeka, że za długo, z czego się mniej cieszę, więc będę się starał skracać. A jednak trzeba powiedzieć, że no, mój osobisty stosunek do tych spotkań jest taki, że jak ich nie ma, to mi ich brakuje. Bardzo lubię, mimo tych trudnych okoliczności, w których przyszło nam robić politykę, te nasze krótkie poranne randewu, żeby przyłożyć ucho tu i ówdzie i sprawdzić, co słychać, jak świat działa, co można by było poprawić, co można by było zrobić lepiej. Mam nadzieję, że uda nam się utrzymać tę tradycję, rozwinąć jeszcze w zbliżającej się kampanii wyborczej, ale też, o czym dowiecie się już jutro, mamy zupełnie nowe plany dotyczące naszej obecności w mediach społecznościowych, nie tylko na Facebooku, ale też i na Instagramie, na Twitterze, na YouTubie, wszędzie tam, gdzie dzisiaj są ludzie, gdzie ludzie czekają na to, żeby usłyszeć coś pozytywnego, a nie tylko narzekanie. Wiecie, no bez narzekania w tej sytuacji dość gównianej, w której się znajdujemy, mówiąc zupełnie wprost, całkiem się nie da. Ale rozwiązania są tym, co trzyma nas przy życiu. Pomysł i to, że mamy ten pomysł na tę otaczającą nas rzeczywistość, jest absolutnie osią tego, co chcemy w polityce zrobić i powiedzieć. Chcę, żebyśmy mieli w tej sprawie jasność. Jesteśmy odpowiedzialnym ugrupowaniem politycznym. Nic nas tak nie cieszy jak merytoryczna współpraca. Uwielbiamy rozmawiać, uwielbiamy spierać się o konkretne rzeczy, które są do zrobienia, ale też mamy swoje własne poczucie odrębności, mamy swoją dumę organizacyjną, rosnącą nie pychę, tylko dumę, biorącą się z całej tej pracy potężnej, którą tysiące ludzi wykonywało przez ostatni rok, z zaufania w tych 2 milionów ludzi, którzy są dzisiaj z nami i obdarzają nas zaufaniem. Mamy przekonanie, że scenę polityczną w Polsce trzeba zdepolaryzować, że jest na niej oczywiście miejsce dla różnych formacji, które ułożą się przed wyborami w ten czy inny sposób. To jest dzisiaj pieśń przyszłości i jałowa zupełnie dyskusja. Natomiast na pewno nie jest rozwiązaniem przystawkizacja, na pewno nie jest rozwiązaniem próba wprowadzenia jakiejś hegemonii. Nie potrzebujemy żadnych hegemonów, białych koni, mesjaszy. Potrzebujemy partnerstwa opartego na tym, że rozmawiamy o konkretnych rzeczach, które dzisiaj są do załatwienia. I to właśnie paradoksalnie to, a nie jakieś triki i gierki formalne, może doprowadzić do przełamania, które jest dla nas niezbędne. A więc nie do tego, że my będziemy te klocki, które są po tej stronie sceny innej niż PiS, układali tylko w inny sposób, bo od tego ich nie będzie więcej. Tylko, że razem wymyślimy metodę, która pozwoli przyciągnąć jeszcze milion, jeszcze 2 miliony ludzi, którzy dzisiaj nie patrzą wcale na tę stronę, jak na rząd, który czeka na swoją kolej. To jest klucz dzisiaj do wygranej, a nie ten czy inny trik, do którego ten czy inny będzie próbował kogoś innego zmuszać. To dzisiaj jest nasze stanowisko, no inne nie będzie. Oczywiście, przepraszam, może się zdarzyć, że Kaczyński zmieni ordynację. Jeżeli ją zmienia, no to wtedy będziemy, i to zawsze mówiłem w wywiadach, to wtedy to będziemy w zupełnie innym świecie i będziemy musieli sięgać po zupełnie wyjątkowe środki. Ale dziś jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. W Polsce, która dzisiaj przekroczyła haniebną granicę, haniebny pułap 100 tysięcy zgonów z powodu COVID-u, to jest dramatyczne miejsce, bo to jest 10. czy 15. miejsce na świecie, ale 3., jeżeli chodzi o liczbę zgonów na milion mieszkańców. Przed nami jest tylko Peru i Brazylia. Cały świat wyprzedza nas w walce o zdrowie swoich obywateli. Jesteśmy, powtórzę, na 3. miejscu tej haniebnej listy, tej dramatycznej listy krajów, w których najwięcej osób na milion mieszkańców umiera. Mówimy tutaj o zgonach na COVID. A są jeszcze oczywiście te tak zwane zgony ponadwymiarowe czy nadmiarowe, te, których można by było uniknąć, gdyby nie pandemia, gdyby system też działał tak, jak powinien działać. I to jest kolejne 100 tysięcy osób, które straciliśmy. Teraz wyobraźcie sobie, że każdego dnia znika z powierzchni Polski jedna wieś.
Wyobrażacie sobie, co by było w mediach, co by było w naszym życiu, jak śledzilibyśmy media społecznościowe, Facebooki, nie wiadomo co, gdyby coś takiego zdarzyło się poprzez to, że nie wiem, wybuchłby gaz, albo coś by spadło z nieba, meteoryt, albo cokolwiek, albo zapadła się ziemia, albo jakiś dramatyczny pożar. Przecież przeżywalibyśmy to przez długie, długie miesiące. Byłoby szukanie winnych, wizyty prezydenta i premiera, czerwone i żółte paski w wiadomościach, wydania specjalne programów. Kiedy zginęłoby, kiedy zginie 5 osób, 7 osób w jakimś dramatycznym wypadku, to oczywiście straszne, że giną, cała Polska zatrzymuje się na jakiś czas, zastanawia się, czego można było uniknąć, ktoś postuluje zmianę przepisów. Przy 5, 7, 10 osobach, przy jakimś dramatycznym wypadku autokaru, gdzie ginie 16-20 osób, przejmujemy się tym i dobrze, bo jesteśmy wrażliwymi ludźmi przez następne dni. Dzisiaj w Polsce ginie 500-600 osób codziennie, niezależnie od tego, czy mamy w świątek, piątek czy niedzielę. Codziennie. 10 w takich przypadków codziennie od wielu miesięcy. O takich przypadków, jak mówię, o tych takich katastrofach, o których wspominałem przed chwilą. 100 tysięcy ludzi zginęło w ciągu tej pandemii na samą tą chorobę. 200 tysięcy zniknęło z powierzchni ziemi. Z naszego życia, z Polski, w sumie, przez ten czas, którego teraz doświadczamy. Wyobraźcie sobie skalę tej tragedii i też skalę odpowiedzialności, która dzisiaj obciąża tych, którzy nie umieli sobie z tym poradzić. Polska nie poradziła sobie z pandemią. Polski rząd nie poradził sobie z pandemią. Nie podjął reakcji na czas, a jak ją podjął, to nie w taki sposób, w jaki powinien. I to będzie to, jak już, wiecie, opadnie ten cały kurz, opadną te wszystkie wojny, to będzie coś, co będzie, z czego będziemy, czym będziemy najbardziej przerażeni, patrząc wstecz. To nie jest tak, że nie dało się nic zrobić. Skoro we Francji się dało, skoro we Włoszech się dało, skoro się dało w tych innych krajach, które dzisiaj są w zupełnie innym miejscu na tej liście. Oczywiście, że tam też ludzie umierają i chorują. To dlaczego u nas się nie dało? Kogo się przestraszyliśmy? Tego, że ktoś powie coś złego o nas na Twitterze albo w internecie, na Facebooku napisze? Dzisiaj, i o tym mówiliśmy, to nie jest tak, że my tylko narzekamy. My mówimy bardzo precyzyjnie, co należałoby zrobić. I rząd czasami z tego korzysta, jak mu jest wygodnie. Niestety tutaj nie korzysta. Parę dni temu moi współpracownicy w Gdańsku, Michał Koboska, Agnieszka Buczyńska, Miłka Zagłoba, przedstawili 10-punktowy plan, 10-punktowy stanowisko naszych ekspertów Instytutu Strategii 2050 co do tego, co dzisiaj trzeba zrobić. Chociaż już jest tak bardzo późno. A więc przede wszystkim przestać oszukiwać się, że mamy w Polsce wprowadzone jakieś obostrzenia, które oni cały czas mamią, że są wprowadzone, więc oni teraz może poluzują, a może na tych samych przyjadą. Jakie obostrzenia? O czym my w ogóle rozmawiamy? Jak one są? Jeszcze na Sylwestra je może sobie zluzujemy. Podczas kiedy wiadomo, że zarażają się między sobą ludzie, kiedy kontaktują się poza tymi swoimi naturalnymi środowiskami. A więc po pierwsze poważnie potraktować te obostrzenia, które są i poważnie egzekwować. Maseczki, dystans, te wszystkie rzeczy, które dzisiaj tak naprawdę, no wiecie, jak to realnie wygląda. To jest pierwsza rzecz, a ich jest mnóstwo. Trzeba wprowadzić wreszcie możliwość kontroli certyfikatów covidowych dla przedsiębiorców, dla usługodawców. Od jakiego czasu o tym mówię? Trzeba zrobić porządne i docierające rzeczywiście punktowo do tych 10 milionów, które jeszcze mogłyby się zaszczepić, akcje promujące szczepienia, pokazujące bezpieczeństwo tej procedury, pokazujące argumenty, zachęcające do tego. Szczepienia konkretnych, obowiązkowe szczepienia konkretnych grup zawodowych. Testy dostępne za darmo, refundowane przez NFZ, w takiej, jaka potrzeba ilości, żebyśmy mogli precyzyjnie oceniać skalę tych zniszczeń, które mamy. Zabezpieczenie w każdym regionie co najmniej kilku szpitali, które będą przyjmowały również chorych w trybie niecovidowym. Zwłaszcza opieka nad takimi specjalnie wrażliwymi specjalizacjami i udrożnienie ich takimi jak onkologia czy rehabilitacja, tak żeby nie było kolejnych zgonów, których można by było uniknąć. To jest sprawa organizacyjna. Ale też, i mówimy o tym wyraźnie w naszym
w naszym postulacie, w naszych postulatach, w wprowadzenie obowiązku szczepień dla posłów i senatorów. Jeżeli chcecie świecić przykładem, jeżeli chcecie nakładać na ludzi w ciężary i obostrzenia, to sami musicie świecić przykładem. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Poseł i senator to jest odpowiedzialność, a nie jakiś humor albo jakaś osobista przypadłość. To jest służba narodowi, a służba wiąże się z pewnymi obowiązkami, z pewnymi wyrzeczeniami. Wtedy będzie to wszystko wiarygodne, wtedy ten system będzie się spinał. To trzeba zrobić, to trzeba naprawdę zacząć poważnie wyciągać konsekwencje wobec tych przedstawicieli zawodów medycznych, bo oni robią największe szkody, którzy opowiadają bzdury, pisząc o tak zwanej pandemii, czy o tak zwanych innych rzeczach. Czy te 200 tysięcy to są tak zwane śmierci, po których będziemy przeżywali tak zwaną żałobę? Nie, to są dramaty, które doświadczają ludzi i państwo musi być tutaj, państwo od tego jest. Państwo za to płacą. Żeby czy się to wszystkim podoba, czy się nie podoba, rozwiązywało problemy w imię dobra wspólnego, A czy kilkanaście, czy kilkadziesiąt tysięcy ludzi zaprotestuje na Twitterze, na Facebooku? Dobrze, zaprotestują, trzeba z nimi rozmawiać. Ale odpowiedzialność państwa za 38 milionów ludzkich istnień nie da się zmyć od tak. Rzeczą, która moim zdaniem też jako katolika praktykującego powinna wreszcie mieć miejsce, to jest wystąpienie państwa z jasnymi wytycznymi i zaleceniami do Konferencji Episkopatu Polski od strony sanitarnej w sprawie komunii na rękę. Ja rozumiem, że są tacy, którzy uważają, że tylko i wyłącznie do ust i tylko i wyłącznie na kolanach, ale do nim też trzeba powiedzieć, że jesteśmy w specjalnej sytuacji, w której miłość bliźniego, miłosierdzie wymaga również tej ofiary, żeby jeżeli mogę zmniejszyć choćby o 10% ryzyko, że kogoś ze słabszym niż mój układem odpornościowym, będąc sam bezobjawowym nosicielem zarażę i oszczędzę komuś łez i cierpień, to powinienem to zrobić. I będę to mówił niezależnie od tego, czy wam się to podoba, czy nie. I będę to mówił konsekwentnie i jasno. Będę to mówił nie dlatego, że teraz zamierzam kogoś wkurzyć, albo przeciwnie, zamierzam zabiegać o czyjeś głosy. Będę mówił o tym dlatego, że jestem do tego przekonany. Że głęboko jestem do tego przekonany i uważam, że dzisiaj jest czas, w sytuacji, w której rząd kompletnie skapitulował w obliczu tego wyzwania, jakim jest pandemia, żebyśmy my, obywatele, bronili się sami na wszystkie możliwe sposoby. Wierzę też, że ten rząd, który doprowadza nas do takiego rozchwiania i poczucia niestabilności, zobaczcie, co robił z Polskim Ładem, jak najszybciej odejdzie. Dzisiaj będę mówił o tym w Sejmie, za chwilę na konferencji prasowej, o tym, jakim potwornym burdelem, już mówiąc zupełnie wprost, okazał się ten Polski Ład. Jaki Ład? O czym my rozmawiamy? Oni już na tym etapie po prostu tak się poplątali w tym wszystkim, że już nawet nie nowelizują ustaw, bo teraz nie mogą, tylko rozporządzenia sobie do tych ustaw, które już 3 razy zmieniali, będą nowelizować. To się po prostu w głowie nie mieści. Co chwila jakaś bomba. Tu się okazuje, że wypłacili za małe pensje nauczycielom i mundurówce, bo nie wspomnieli o formularzach PIT-2, bo się nie zorientowali. Teraz wychodzą kolejne kwiatki, jak na przykład to, że emeryci najniżej zarabiający nie będą mogli sobie odliczyć leków od podatku, nie skorzystać z tej ulgi. Zniknie podwójna kwota wolna dla samotnych rodziców, ulga rehabilitacyjna i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Poczucie tego bałaganu jest potęgowane każdą rozmową z księgowym. Poczucie tego kompletnego chaosu, tych wzorów piętrzących się, tego wywoływania takiego poczucia kompletnej w niepewności, niestabilności u przedsiębiorców, u pracowników. To jest coś, na co państwo, zwłaszcza w tak trudnych czasach, nigdy nie powinno sobie pozwolić. Mówimy bardzo dzisiaj precyzyjnie, że oczywiście, że w Polskim Ładzie były rzeczy na poziomie intencji, które warte były wsparcia i pochwalenia, tak? To znaczy, że potrzebujemy więcej pieniędzy na ochronę zdrowia, jeżeli one tam trafią, że mniej zarabiający powinni płacić proporcjonalnie mniejszy podatek, że trzeba wesprzeć te osoby, którym dzieje się najciężej. Okej, ale nie można tego robić w ten sposób, poprzez taki burdel, który tutaj oni wprowadzają. My mówimy w swoim programie bardzo jasno i wyraźnie o tym, że podatki w Polsce trzeba uprościć. My jesteśmy zwolennikami jednolitej daniny, prostego systemu, w którym wysyłasz jeden przelew do państwa, wiesz, w jakiej będzie wysokości, państwo jasno ci mówi, na co to wydaje, jak będzie to sobie między swoimi kątkami dzieliło i to jest jego zmartwienie, jego problem. A ty wyraźnie widzisz i nie masz zakitranego, a tutaj będzie 15 ulg, które nam wpłyną na 7 przelewów, z których tu pójdzie składka, a tu pójdzie to, a pójdzie tamto, ty się zagubisz w tym wszystkim i nie zauważysz nawet, jak cię okradają. Jeden prosty, konkretny przelew
o którym wiesz, jak mówię, jaki będzie. I mało tego, wiesz z wyprzedzeniem. To jest nasz kolejny postulat, który wdrożymy, jeżeli pozwolicie nam na to. To znaczy, że zmian w systemie podatkowym nie wprowadzamy od lipca do grudnia, że najdalej w czerwcu poprzedniego roku można wprowadzić zmiany w podatkach, tak, płaconych od roku następnego. Tak, żeby się przedsiębiorca mógł przygotować, żeby księgowy mógł zrozumieć, żeby prawnik mógł zobaczyć, żeby rodzice wiedzieli, co mogą kupić, a czego nie, żeby emeryci wiedzieli, jak sobie życie zaplanować. Nie można dzisiaj, tak jak robi to Polski Ład, dopieprzać tym emerytom, którzy będą chcieli działać dalej zawodowo i dalej pracować. Nie można ich za to karać. Oni powinni być za to wsparci. Dlatego w naszym programie jest obietnica i ją zrealizujemy, jeżeli dacie, jak mówię, nam na to wpływ, że te osoby, które będą chciały podjąć pracę mimo osiągnięcia wieku emerytalnego, dostaną te wszystkie utracone, w cudzysłowie, 13 emerytury. To dzisiaj trzeba po prostu poukładać i posprzątać. Słuchajcie, czy ja jestem tylko jedynym człowiekiem w Polsce, który w całym tym chaosie, który się dzieje, potrzebuje stabilności, bezpieczeństwa, takiego przekonania, że państwo jest twoim partnerem, już nie mówię przyjacielem, partnerem, który jest odpowiedzialny, przewidywalny, a nie gania jak kot z pęcherzem, jak kurczak bez głowy od ściany do ściany, bo musi jeszcze załatwić to, bo musi załatwić tamto, bo musi to i to wszystko się po prostu rozpieprza i rozjeżdża na wszystkie możliwe strony. Nie stać nas na takie państwo. Nie stać nas na takie państwo. Nas stać na państwo i za mało zasługujemy na państwo, które wreszcie przestanie wysysać z nas energię i siły do życia tylko i dodawać zmartwień. Tylko zacznie nam zmartwienia zabierać, które zacznie nas budować, które zacznie nam dawać siły, które będzie nam dawało chęć do życia. Takie państwo jest w naszym zasięgu. I myślę, że będziemy bez problemu w stanie je zrobić, tylko dzieli nas od niego wasza decyzja wyborcza, którą mam nadzieję podejmiecie. Moi drodzy, lecę, bo dzisiaj mam naprawdę bardzo intensywny dzień. Za chwilę konferencja prasowa w Sejmie z Pauliną Henik-Kloską, Pawłem Wojciechowskim właśnie o Polskim Nieładzie i o tym, jak z niego wyjść. Później spotkanie z Ruchem Samorządowym Tak dla Polski, czyli w skrócie Trzaskowski, Jaśkowiak, Sutryk, Truskolaski i inni o tym, jak możemy widzieć, jakie są pola możliwe współpracy pomiędzy ich ruchem a naszym ruchem, partnerstwo na rzecz samorządu czy partnerstwo dla samorządu otwartego. To dobrze, żebyśmy rozmawiali, szukali pól, szukali kontaktów, utrzymywali stosunki dyplomatyczne, bo na tym też polega polityka, żeby mnożyć potencjały i zobaczyć, gdzie mamy części wspólne, to jest teraz czas dobry na to. Później mam bardzo ciekawą rzecz, o której dowiecie się jutro, bo nagranie i przygotowanie pewnych elementów, pewnej niespodzianki, którą chcę wam zrobić już w dniu jutrzejszym, więc bądźcie gotowi i wyostrzcie swoje regulatory głośności i odbiorniki. Później lunch z panią ambasador Wielkiej Brytanii. Później jeszcze jakieś zebrania i na koniec dnia spotkanie w gościu wydarzeń w Polsacie, na które serdecznie już dzisiaj zapraszam. Dzień taki, no bo wiecie, jak się dowiaduje, że 100 tysięcy ludzi w Polsce zginęło w tak krótkim czasie, to nie może być wesoło i nie może być śmiesznie, ale nie możemy stracić determinacji do walki. Nie możemy stracić zapału do roboty. Nie możemy stracić napędu do tego, żeby Polskę zmienić tak, jak na to wreszcie zasługuje. Wierzę, że w tej walce będziemy razem. I że ustoimy te ataki z różnych stron właśnie po to, żeby przekonać tych, których dzisiaj jeszcze tutaj nie ma. Bo to oni będą decydowali o tym, w którą stronę pójdzie Polska. Że nie ma już czasu na powroty do przeszłości. Że tak jak trzeba odejść od Polski PiS, tak nie ma powrotu do Polski Platformy. Że to, co dzisiaj toczymy, to nie spór pomiędzy tym, co jest, które musimy zamienić na to, co było, tylko to jest to, co jest do zamienienia na to, co powinno być, na przyszłość, bo w przyszłości mieszkają nasze dzieci. Wszystkiego dobrego. Życzę wam dobrego i spokojnego dnia i do zobaczenia za chwilę w Sejmie, a później, jak już powiedziałem, jeszcze wiele razy dzisiaj będziemy mieli okazję się spotkać na live'ie. Widzimy się w czwartek rano.